audycja z tej strony Ishii i dostałem paczuszkę urodzinową od Pinki, której troszeczkę się boję, bo mówiła, żeby... wspominała mi o tym, żeby otwierać ją zgodnie z instrukcjami, które zakładam będą w środku, i bo inaczej paczka zrobi bum. Nie wiem, co miała na myśli, ale raczej się posłucham tego, bo nie chcę, żeby coś zrobiło mi bum. Te łapki jeszcze mi się przydadzą. Jeśli widzicie ten film, to znaczy, że nie wybuchło zbyt mocno. Legitnie się boję, bo Pinki to jest Pinki. Cholera wie, co ona mogła zrobić. Mówiła, że a to ty nie wiesz, że łatwo można zrobić paczkę, która robi bum? Ładnie zapakowana, normalnie jak prezent na święta, kurczę, bardziej mi się kojarzy. I w razie czego, nagrywam telefonem, a nie aparatem, bo nie chciało mi się go wyjmować. A myślę, że telefon sprawi się równie dobrze. Czy to całe pudło jest owinięte w świąteczną pomoc? Brutalnie otworzyłem to pudło. Otwórz mnie, linia pomocnicza. No dobrze. To też nic nie zobaczysz, baka. Cza! Zostaw mnie na sam koniec. Okej. Zobaczmy, co tu mamy. Widzę karteczkę. Wiesz, czytaj na filmie, inaczej bum. No dobrze. Jako już wołam na cię Nyszy, a Nyszy rymuje się z myszy, w mojej podzięce Nyszy o... dostajesz cukierkowy myszy. Wiadomo, że Nyszy lubi myszy, ale myszy nie lubią Nyszy, bo Nyszy zje myszy, a jak Nyszy zje myszy, to myszy nie będą bolały... bały się... nie będą się bały Nyszy. Bo zginą. Buha, ha, ha, tu straszny śmiech. Ty masz to przeczytać, a nie kazać widzom czytać. Możecie sobie przeczytać, bo ja już przeczytałem. Tutaj widzę dużo różnych słodkościów. Praktycznie są żelkowe myszy. O ja! Nyszy będzie jeść myszy. Krzesło pękło, więc nie ma dużej czekolady tym razem. Ej, a czemu to ja dostałem za karę mniejszą czekoladę? Ale przynajmniej z Oreo. Mniam. Uwielbiam czekoladę z Oreo. Plus 18. Dowodzik mamy? Mamy, mamy. Bagiety już jadą. Łeło, łeło, bagiety jadą. O! Miód pitny. Spróbuję na pewno. Dziękuję. No dobra, może jednak będzie. O! Jednak zepsute krzesło. Czekolada, biszkopt. O, z herbatnikiem. O! A! Dziękuję. To jest chyba jakaś light novelka, bo Pinki coś spoilerowała, że kupiła mi light novelkę. Jeszcze zobaczmy, co to jest. Half and half. Hmm. To nie jest nowelka, tylko manga, jednotomówka, ojoj. Plus 18, czyli pewnie będą cecuszki. Mhm, dobrze. Zdam relację w późniejszym terminie. Już w paczce nic nie ma, została jedna rzecz. Cza. Co to jest? To jest etui na telefon? Ej, Pinki! Cza. No tego, żebym się nie spodziewał. Nic nie wybuchło, hura! Teraz to, co miałem zostawić na koniec. Więc najgorsza część na koniec. Rysunki! Jej! Nie odpowiadam za utratę wzroku. Oj tam, Pinki. Ty ładnie rysujesz. Łys w kapturze. O, fajne. Czas na drugi rysunek. O, zabawmy się. Zgadnij, kto to będzie. Podpowiedź. Przyjaciółka bohaterki poprzedniego rysunku. No nie wiem, kto to jest. Czy teraz paczka wybuchnie? Czas na odrobinę piosenek. Nie, to nie będzie śpiewać.
Jakby ta kartka zaczęła śpiewać, to bym się przestraszył. Pokroidodes. Riniluka. A. Słodkie. Twoja kochana waifu tuż tuż. Lubisz kotki, prawda? Mam nadzieję, że tak. Mry, mry. Pamiętaj, gdzie mieszkasz. Ale pakiety już jadą. Cirno. Neko Cirno. Ty o nie tak dawno rysowałeś, więc ja też. Okej, okay, potem możesz mnie zabić za to. Nadal się z tego śmieję. Nani? Skisłem. Dobra, koniec męczenia biednego Nisha. Ostatni rysunek, nad którym długo pracowałem. A co to? Rena. Aw. Renacian. Same waifu. Będę miał co powiesić w haremie. Znaczy co? Cóż. Fajna paczuszka jak zawsze. Ja, jak fajnie. Sam fakt tego, że ktoś coś po prostu zapłacił pieniądze i mi przysłał, to jest zawsze miłe. Także co, dziękuję ci bardzo, Pinki, za paczuszkę. Więc no, to było na tyle, jeśli chodzi o ten unboxing. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się ciepło i na razie.